Thank you.
nie wszyscy się żywią, którzy się kochają. A nie wszyscy się żywią, którzy się kochają. Niedziela w Ciebłowicach gro kapela. Grają łoberki, kuranty, te ciebłowskie muzykanty. A muzyczka taka wzięta, że każdemu drgnie pinta. Wszystkie troski idą w cień, no bo może wesoły dzień. Harmonista ze skrzypistą, jeden przypnił, drugi świsnął. Nasz bębnista w bęben wali, co byś ta się nie pospali. Czy to wtorek, czy niedziela, w Ciebłowicach gro kapela. Thank you.
stroją, a nasze ciepłowice całą Polskę stroją. Thank you.
brawo, zespół pieśni i tańca Łane wystąpi tutaj przed Państwem. Tak jak mówiłem kilka minut temu, to jest grupa, która dzisiaj odpowiada za główną oprawę całego ceremoniału dożynkowego. Ale nim rozpoczniemy, a początek przypominam o godzinie 14.30, jeszcze podziękowania za organizację, za pomoc w organizacji tych dożynek. Serdeczne podziękowania płyną do jego magnificencji, profesora doktora habilitowanego Grzegorza Skrzypczaka, rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dzięki któremu ceremoniał dożynkowy zyskał wspaniałą oprawę właśnie dzięki zespołowi pieśni i tańca Łany. Dziękujemy Telewizji Polskiej za umożliwienie współuczestnictwa w dożynkach osobom, które nie mogą osobiście uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach. Dziękujemy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Te wszystkie instytucje są, proszę Państwa, partnerami dożynek Spała 2013. Dziękujemy prezesowi Agencji Nieruchomości Rolnych, panu Leszkowi Świętokowskiemu, za przygotowanie powozów dla pary prezydenckiej. Dziękujemy PKP Cargo, sponsorowi kolejki retro dowożącej gości do Spały. Podziękowania należą się także Agrobiznes Kubowi, Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego za współpracę przy organizacji tych wydarzeń. I wreszcie podziękowania dla Ochotniczej Państwowej Straży Pożarnej, harcerzy z Inowłodzia i Tomaszowa oraz dla Polskiego Czerwonego Krzyża. Ta pomoc również przy organizacji jest nieodzowna. Chciałbym serdecznie powitać członków Komitetu Honorowego Dożynek Prezydenckich Spała 2013 na czele z przewodniczącym, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, panem Dariuszem Młotkiewiczem. Witamy przedstawicieli Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej na czele z wicemarszałkami, panem Eugeniuszem Czeszczakiem, panem Stanisławem Karczewskim i panem Cezarem Grabarczykiem. Serdecznie witamy przedstawicieli rządu na czele z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, panem Stanisławem Kalembą. Witamy ministrów Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Witamy gospodarzy ziemi spalskiej, marszałka województwa łódzkiego, pana Witolda Stępnia, starostę powiatu tomaszowskiego, pana Piotra Kagankiewicza, wójta gminy Inowłódz, pana Zenona Chojnackiego. Witamy przedstawicieli samorządu na czele z panem Piotrem Całbeckim, marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego, przewodniczącym konwentu marszałków województw Rzeczpospolitej Polskiej
drugim półroczu 2013 roku. Witamy marszałków województw samorządowych, przedstawicieli regionów i samorządów z całej Polski. Witamy wojewodów, panią Jolantę Kołmińską i panią Jolantę Szołno-Powódz. Witamy członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana Krzysztofa Lufta, prezesa Telewizji Polskiej, pana Juliusza Brauna i cały zarząd Telewizji Polskiej. Ale przede wszystkim, proszę państwa, witamy rolników i to dla nich wielkie brawa na początek. Za chwilę zaczynamy.